Są takie dni w roku, kiedy liczy się przede wszystkim dobra zabawa i stworzenie odpowiedniej atmosfery. I takie właśnie jest Halloween. A jak Halloween, to dynia. Wokół tego sympatycznego warzywa wszystko się kręci. Dlatego w tym przepisie nie może zabraknąć dyni jako głównego składnika. I jak wdrożycie cały miąższ, to z tego, co jest na zewnątrz, może powstać świetny i klimatyczny lampion. W pierwszej kolejności musicie miąższ dyni upiec w piekarniku, tak żeby był super miękki i z pomocą blendera przygotować pire. Ciasto na babeczki to jest super prosta sprawa. Najpierw mieszacie mokre składniki, czyli pire dyniowe z jajkami i olejem, a potem po kolei dodajecie suche składniki, czyli mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól. Łyżeczkę cynamonu i odrobinę przyprawy do piernika. Cały trik z halloweenowymi babeczkami polega na tym, żeby użyć takiej formy do pieczenia, która pozwoli w jakiś sposób uzyskać kształt takiej mini dyni. Babeczki potrzebują około 25 do 30 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Ja wykorzystałem tutaj foremki wielkanocne, więc mam w środku miejsce na to, żeby moje babeczki wypełnić takim prostym kremem, który jest zrobiony z mascarpone, z pire dyniowego i z miodu. No i teraz najfajniejsza część zabawy. Możecie do przyozdobienia babeczek użyć kolorowego lukru, możecie użyć takich żelków, ale tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest Wasza własna wyobraźnia. Ja przede wszystkim zachęcam Was do tego, żebyście tą ostatnią fazę, niezależnie od efektu końcowego, powierzyli Waszym pociechom, bo wtedy najlepsza będzie zabawa, kiedy po prostu dzieciaki będą mogły wziąć w tym udział. Pamiętajcie o tym, że dokładny przepis z dodatkowymi wskazówkami znajdziecie w opisie pod filmem. No i zapraszam Was na stronę Akademii Smaku, gdzie znajdziecie więcej takich inspiracji na jakieś przeraźliwe przekąski. Do zobaczenia!